Bardzo się cieszymy, że w końcu udało nam się na ten fotel lidera wskoczyć. To najważniejsze. Życzymy sobie i naszym kibicom, żeby tak już zostało do końca sezonu. Wiemy, że to będzie nas dużo sił, wysiłku kosztowało, ale zrobimy wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Te mecze po meczach kadry są dla nas ciężkie. Dzisiaj też wymęczone troszkę zwycięstwo, ale myślę, że w pełni zasłużone, bo jednak sytuację stwarzaliśmy i no cieszą te dwa gole. Dobrze przepracowaliśmy ten okres na reprezentacji i myślę, że forma będzie rosła z każdym meczem. Tylko zadziorności, agresywności, poświęceniu Pawła Broszka zawdzięczamy to, że udało nam się tą pierwszą połowę zakończyć z przewagą jednej bramki, bo Paweł wywalczył taką bezpańską piłkę, uderzył w stronę bramki, Rafał zmienił kierunek, ale no przede wszystkim słowa uznania dla Pawła za tą akcję. Jak by pan skomentował tą sytuację z pierwszej połowy? W powtórkach wydawało się, że był jednak rzut karny chyba. No mi się też jednak wydawało, ale sędzia był zupełnie innego zdania. No cóż, tak czasami bywa, tym bardziej szkoda, że ja byłem wyznaczony do strzelania tego karnego i mogła być to bramka na przełamanie. Niestety, my jesteśmy drużyną, która ma tą poziom skuteczności na poziomie 50%, może niestety dzisiaj było podobnie, także tych sytuacji trzeba troszkę stworzyć, żebyśmy te bramki strzeli. Najważniejsze, że zakończyło się to dla nas happy endem, że te nasze wysiłki uwieńczone zostały bramką w ostatniej minucie praktycznie, czyli dzisiaj takie bramki padające na koniec pierwszej połowy i na koniec meczu, także cieszę się, że potrafiliśmy grać do końca w jednym i w drugim fragmencie. Widać, że chłopacy z Piasta też nie próżnowali, widać, że są dobrze przygotowani fizycznie i no postawili dzisiaj trudne wymagania. Paweł ciężko pracuje. Paweł, tak jak już mówiliśmy od wielu tygodni, jest osobą, która przeszła dużą metamorfozę, jeżeli chodzi przede wszystkim o podejście mentalne do wykonywania swoich obowiązków. Jest od razu odbicie tego na boisku. Dzisiaj on nas poprowadził do zwycięstwa, można tak powiedzieć. To on był tym języczkiem uwagi, który zadecydował o tym, że te bramki padły. W kontekście tego, że wraca z dwóch meczów reprezentacji, gdzie ma prawo czuć się zmęczony, ma prawo może trochę wyżej głowę nosić niż zazwyczaj. On jednak pracował ciężko dla drużyny i myślę, że to świadczy o tym, o tej jego dojrzałości. Natomiast wie pan, to jest swoista nagroda, jeżeli Paweł dostanie dobrą propozycję zimą. To jest ta nagroda za tą pracę, którą ciężko wykonuje. I wie pan, ja nie zamierzam stawać na drodze jego kariery, bo kiedyś na pewno nadejdzie taki dzień, w którym Paweł podejmie decyzję o odejściu z Wisły i po prostu trzeba mu wtedy podziękować za to, co dla Wisły zrobił i życzyć mu jak najlepiej w dalszej karierze. Ja szczerze mówiąc myślałem tylko o meczu z Piastem i nie zaprzątałem sobie głowy meczem z Legią. Teraz będziemy koncentrowali się na tym spotkaniu, ale trzeba pamiętać, że w tym spotkaniu są do zdobycia tylko aż 3 punkty. Cieszę się z tego pierwszego miejsca. Teraz czeka nas bardzo trudny mecz z Legią Warszawa. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, jak ważne jest to spotkanie, jakie może mieć konsekwencje w kontekście walki o tytuł mistrza Polski i musimy się bardzo dobrze do tego meczu przygotować pod każdym względem. Pamiętam te ostatnie spotkanie na Łazienkowskiej. Graliśmy w dziesiątkę i wtedy w dziesięciu potrafiliśmy spokojnie sobie radzić. Także no jestem dobrej myśli. Na pewno do Warszawy pójdziemy po zwycięstwo.